trwa swoistego rodzaju wyścig o kształt nowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Jedna sporządzona przez Senat, który zobowiązany jest do wnoszenia poprawek wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny. Drugi jest projektem grupy posłów sprzyjających tendencjom zachowania starego modelu łowiectwa, czym sprzyjają aktualnej władzy Polskiego Związku Łowieckiego, broniącej utrzymania monopolu na łowiectwo w Polsce. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia relacji z obrad Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Witam Panie Posłanki, Panów Posłów w naszym wspólnym imieniu. Witam Pana Ministra Janusza Zalewskiego, który w sprawach przyrody nie tylko zawsze jest z nami. Cieszymy się, że jest z nami Pan Minister Młotkiewicz z Kancelarii Prezydenta. Bardzo serdecznie witamy Panie Ministrze wraz z współpracownikami Pana Ministra Zalewskiego głównie. Witam posłów sprawozdawców poselskich projektów, pana posła Stanisława Wziątka i pana senatora Stanisława Gorczycy. Stwierdzam kworum do podejmowania decyzji. Chcę jeszcze powiedzieć, że protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty wobec niewniesienia do niego uwag, ale tu mam taką własną refleksję. Jak Państwo pamiętacie, na tym posiedzeniu zajmowaliśmy się projektem, który opracowała organizacja pozarządowa, jakim jest Instytut na Rzecz Ekorozwoju, oszczędności energii. Tymczasem ukazała się w prasie informacja, że zajmowaliśmy się zmianą palenisk z węglowych na gazowo, co nigdy nie miało miejsca w tej komisji. Włożono w moje usta jakieś słowa, włożono w pani posłanek, panów posłów. Miałem tu wiele interwencji, więc wyjaśniam, że nic takiego nie miało miejsca. Dziennikarze często działają tak, że jak Chińczycy po myślach mało, że jeden drugiego przepisuje, nie zadzwoni do źródła. Stąd całe nieporozumienie, także wszystkie informacje, które płynęły do mnie, co tu się działo, to informuję, że byliśmy obecni, nic takiego się nie działo. I teraz przystępując do realizacji porządku obrad, czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Jest to pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Będzie uzasadniał pan poseł Stanisław Wziątek. Po dwóch pierwszych czytaniach, drugie senackiego projektu, będę chciał zaproponować, jeżeli komisja uzna za stosowne, żebyśmy powołali podkomisję, która dwa projekty rozpatrzy i złoży jedno sprawozdanie. Bardzo proszę, bo jeszcze może powiem jedną rzecz panu posłom i panu senatorowi, bo nie jesteście z tej komisji, że komisja szczególnie preferuje sobie zwięzłość wypowiedzi, także regulamin sobie swoją drogę. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać sympatię członków komisji, to zachęcam, podaję tą wiedzę, która jest niezbędna, żeby uzyskać sympatię komisji. Bardzo proszę pana posła Stanisława Wziątka. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, panowie ministrowie, drogi kolego senatorze, wasz bór. Ja biorę sobie do serca słowa pana przewodniczącego i przyznaję, że przygotowałem się do szczegółowego omówienia naszego projektu ustawy, ale rozumiejąc intencje pana przewodniczącego, postaram się skoncentrować na sprawach, które mają najistotniejsze znaczenie. Pierwsza kwestia, która jest ważna dla pełnej informacji dla wszystkich członków komisji, a także dla panów ministrów, chciałbym powiedzieć, że inicjatywa poselska jest de facto inicjatywą Parlamentarnego Zespołu do Spraw Kultury i Tradycji Łowiectwa. Ten zespół gromadzi posłów wszystkich opcji politycznych pracujących w polskim parlamencie. I chciałbym powiedzieć, że podczas przygotowywania tego projektu ustawy udało nam się uzyskać pełen konsensus polityczny, a właściwie ponadpolityczne porozumienie wokół tak ważnych dla polskiego łowiectwa spraw. Źródła propozycji zmian, które są zawarte w projekcie ustawy, to nic innego jak wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 roku. Naszą inicjatywą było to,
aby doprowadzić do sytuacji, która umożliwi realizację działalności wszystkim członkom Polskiego Związku Łowieckiego i właściwe gospodarowanie zasobami polskiej przyrody. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uznał, że część zapisów, które dotyczą prawa łowieckiego, jest niekonstytucyjne, wolą wszystkich posłów wnioskodawców było skoncentrowanie się na tych aspektach, które odnoszą się do uznanych zapisów niekonstytucyjnych i wyeliminowanie tych słabości. Poza obszar wskazany przez Trybunał Konstytucyjny, zespół parlamentarny, posłowie wnioskodawcy nie wychodzili, uznając, że nie jest to przedmiotem naszego zainteresowania, a przede wszystkim nie jest to niezbędne do dalszego skutecznego realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, które zostały powierzone Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Jeśli mówię o tym, że źródłem podejmowanych inicjatyw jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wykonanie tego wyroku, to chciałbym zaznaczyć, że każdy istotny zapis, który odnosił się wprost do prawa łowieckiego, był przez nas szczegółowo przeanalizowany. I abyście panie i panowie posłowie mogli do końca mieć pełną świadomość naszej inicjatywy, ja pozwolę sobie przynajmniej kilka najważniejszych tez, które odnoszą się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zacytować, bo one mają bezpośrednie odniesienie do naszego projektu ustawy. Otóż zasadniczy aspekt odnosi się do uznania przez Trybunał za uzasadnione powierzenie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim oraz prowadzenie tego postępowania przez sądy łowieckie. Trybunał jednak wskazał, że to postępowanie powinno być zapisane w ustawie, a nie wewnętrznym prawie, jakim jest statut Polskiego Związku Łowieckiego. Bardzo ważny następny aspekt odnosi się do tego, że Trybunał wskazał, iż ograniczenie dostępu do swobodnego wykonywania polowania występują w większości państw członkowskich Unii Europejskiej i w związku z tym podkreślił, że Polski Związek Łowiecki, realizując zadania nałożone na to zrzeszenie przez państwo, de facto realizuje zadania związane z ochroną środowiska, więc tą przesłanką, która upoważnia do ustawowych ograniczeń, a która jednoznacznie wskazuje źródła w Konstytucji Rzeczpospolitej. Trybunał także wyjaśnił, właściwie rozstrzygnął wszystkie te aspekty, które odnoszą się do charakteru prawnego organizacji. Uznał bowiem, że Polski Związek Łowiecki, podobnie zresztą jak wcześniej ustawodawca, posługuje się pojęciem zrzeszenia i w związku z tym wywiódł, że Polski Związek Łowiecki jest osobą prawną typu zrzeszeniowego, nie jest natomiast stowarzyszeniem, chociaż jak stwierdził Trybunał, z uwagi na elementy wspólnych zainteresowań łączących członków zrzeszenia, Polski Związek Łowiecki ma też pewne cechy stowarzyszenia. I dodał jeszcze, że ten prawny charakter zrzeszenia wiąże się i właściwie ma kilka cech samorządu, a na pewno dominuje w nim aspekt publiczno-prawny. To są niezbędne determinanty, które powodowały, że nasz projekt ustawy koncentrował się na szczegółowym wykonywaniu tego wyroku. Jednocześnie Trybunał wskazał konieczność zapewnienia drogi sądowej, choć pewien zakres spraw, ten zakres, który ma charakter wewnątrzorganizacyjny, pozostawił do rozstrzygnięcia w regulaminach wewnętrznych, a więc konkretnie w statucie stowarzyszenia. Moim zdaniem istotną także kwestią jest to, że te sprawy, które mają charakter wewnątrzorganizacyjny, i to literalnie Trybunał podkreśla, to są te sprawy, które mają stanowić charakter typowo statutowy, a część z tych, które mają charakter ustawowy, powinien być zapisany w projekcie ustawy. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, to jest najbardziej dla nas ważne, że ponad wszelką wątpliwość prawo wykonywania polowania nie ma charakteru prawa i wolności konstytucyjnej. I jednocześnie wskazał bardzo konkretne elementy,
konkretne zapisy w ustawie, które muszą być uregulowane w akcie normatywnym, a więc mając tego rodzaju wytyczne, bo tak można byłoby określić konkretne wskazania Trybunału, nasz zespół, panie i panowie posłowie, przystąpili do przygotowania projektu ustawy, który w pełni, naszym zdaniem, konsumuje wykonanie Trybunału Konstytucyjnego. Jestem głęboko przekonany, że zarówno uzasadnienie do projektu ustawy, jak i przede wszystkim intencje, które towarzyszyły wnioskodawcom, gwarantują, iż zostaną wyeliminowane wszystkie słabości, które zaistniały w dotychczas obowiązującym prawie łowieckim, a które przez nowy projekt zostaną wyeliminowane. Jestem gotowy także, panie przewodniczący, do mówienia szczegółowych zapisów artykułów, ale rozumiem, że jeszcze będzie na to czas i pan przewodniczący pozwoli, że w takim razie na teraz zakończę swoje wystąpienie. Jeżeli będą pytania, jestem gotowy do udzielenia odpowiedzi. Na koniec tylko stwierdzę, że zwróciliśmy się oczywiście jako nasz zespół do Polskiego Związku Łowieckiego o wskazanie uwag, propozycji bądź wniosków do naszego projektu. Otrzymaliśmy odpowiedź, która jest satysfakcjonująca, jeśli chodzi o ideę, a jednocześnie wskazanie, że ten zapis, który mówi o terminach zobowiązujących sąd administracyjny do rozstrzygnięć, wymagałby ewentualnie dopracowania. Jesteśmy otwarci na sugestie w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Chcę tylko dodać do tego, że przekazaliśmy państwu, paniom posłankom, paniom posłom, opinię Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na ten temat, opinię Biura Analiz Sejmowych, opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Czy na tym etapie pierwszego czytania pan minister chciałby zabrać głos? Nie. Bardzo proszę, otwieram pierwsze czytanie. Proszę uprzejmie, kto z pań posłanek, panów posłów chciałby zabrać głos, zadać pytanie czy wypowiedzi. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan poseł Fiński, pan przewodniczący. Ja mam pytanie, oczywiście charakter czy cel tych obu projektów, chociaż one się oczywiście ze sobą, jedni powiedzą nieco, inni bardzo różnią, ale od tego jest praca w podkomisji, jest znany. Natomiast ja mam pytanie dotyczące zakresu między innymi poruszonego przez jeden z podmiotów, którego opinię mam przed sobą, a mianowicie opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Nie jest to może najważniejsza, najbardziej kompetentny w tym zakresie podmiot. Niemniej jednak nieważne kto, tylko co mówi, a na samym końcu w podsumowaniu jest takie dość krytyczne stwierdzenie pod adresem Ministerstwa Środowiska, sugerujące, że Ministerstwo Środowiska nie przejawia, czy nie przejawiało jakiejś aktywności co do uregulowania tej niezdrowej, tak to nazwijmy, sytuacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że nie podjęto w tym zakresie jakichś prac nad nowelą prawa łowieckiego. I konkludując, jest takie, podobno pozostaje bez odpowiedzi zapytanie co do w ogóle analizy prawa łowieckiego uchwalonego jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji z roku 1997. Tak tutaj jest to sformułowane. Ja mam pytanie do pana ministra. Czy rzeczywiście Ministerstwo Środowiska, czy Ministerstwo Środowiska pracuje nad kompleksową analizą prawa łowieckiego? Jakie są konkluzje ewentualne takich prac i czy przewidywana jest w tym zakresie jakaś nowelizacja, czy rządowy projekt ustawy w tym zakresie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy inne pytania są? Bardzo proszę pana ministra. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Ministerstwo wykazało aktywność. Rozpoczęliśmy pracę nad projektem zmian w prawie łowieckim, dostosowującym go do wymagań postawianych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast z żalem muszę skonstatować, że tym razem ministerstwo pracowało wolniej, a posłowie i senatorowie szybciej i przygotowano dwa projekty, które według tutaj opinii posiadanych przez nas i przywoływanych w znacznym czy też w całkowitym stopniu konsumują ten wyrok Trybunału. A więc by nie
opóźniać prac, zrezygnowaliśmy z przedstawiania naszego projektu rządowego, zostawiając parlamentowi rozstrzygnięcie kwestii, jak połączyć te dwa projekty, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. A jeśli chodzi o generalne pytanie pana przewodniczącego Litwińskiego, czy ministerstwo pracuje nad zmianami w prawie łowieckim, to w tej chwili nie prowadzimy takich prac, uważając, że te poprawki, które będą dokonane, a które zaczynają się tutaj dzisiaj na tej sali, wystarczająco skonsumują uwagi Trybunału Konstytucyjnego.